Szczęść Boże, coś wam powiem. Wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Łatwo poddać wątpliwość prawdę Pisma Świętego. Nauczanie Jezusa, zadania apostołów, obecność osób, które zgromadziły się przy Jezusie. Wszystko wygląda jak całkiem zgrabny plan mistyfikacji. Włącznie ze śmiercią Jezusa, nie mówiąc już o Jego realnej obecności pośród nas. To zdanie zacytowane na wstępie, ono samo za siebie mówi, jak następuje podział wśród ludzi na tych, co wierzą i tych, co nie wierzą, chociaż widzą wszelkie cuda. Tak jak kijem Wisły nie zawrócimy, tak nie przekonamy nieprzekonanych do wiary, dopóki w nich coś się nie zadzieje. Obecnie nasz świat jest tak zagmatwany, gdzie przyjmuje się wszelkie informacje bez weryfikacji. Media kreują naszą opinię. Ludzie bezkrytycznie przyjmują to bez namysłu. Zwalniają się chociażby z pomyślenia, czemu taka narracja ma służyć. Wtedy wymądrzają się, jak tu wszędzie jest źle i niedobrze, jacy to ludzie są straszni, jacy fałszywi. A sami nie mają odwagi, by zobaczyć, czy ich życie jest prawdziwym świadectwem, czy antyświadectwem prawdy. Słowo Boże ma to do siebie, że można je czytać jak powieść, ale wtedy odnoszą się do ludzi słowa, słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Można też czytać bez zrozumienia i słowo do nich nie dociera. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Natomiast ten siewca, ten, który rzuca ziarno, jest albo bardzo hojny, albo bardzo rozrzutny. Słyszeliśmy, że ziarno spadło wszędzie, a nie tylko na pole, na którym ma się ukorzenić i wydać plon. Ten, który sieje, nie boi się rzucać ziarna w różne miejsca, bo nie boi się niepowodzenia i porażki. Wie, że nie zawsze to, co się daje, wraca z nawiązką. Straty muszą być wpisane w inwestycje. A to oznacza, że Jezus zna smak porażki, bo człowiek nie zawsze był zainteresowany tym, co on mu chciał powiedzieć. Święty Cyryl Aleksandryjski powiedział, kiedy Słowo Boże natrafia na inteligencję pozbawioną trosk doczesnych, zapuszcza głębokie korzenie, wytwarza kolce i dogodnie rośnie. Wtedy te kolce dają sobie znać człowiekowi. Kłują go, ranią od środka, bo Słowo Boże nie lubi pozostawać bezowocne. Nie wraca do Boga, dopóki nie spełni swego posłannictwa. Czasem jest to słowo napomnienia i wezwania do nawrócenia. Czasem jest to słowo pocieszenia, ale zawsze jest słowem pełnym nadziei. Nadziei, że z każdego położenia człowiek może zostać uratowany. Chcąc być dobrym słuchaczem słowa, nie można podchodzić do niego bez wewnętrznej pokory. Ono nie tylko ma wybrzmiewać w naszych uszach, ale ma mieć odzwierciedlenie w naszym życiu. Jeśli ono dziś nie dotrze, Jezus nie zniechęci się, ale wyjdzie powtórnie z tym samym zapałem, by w końcu owo ziarno zostało przyjęte. W końcu Bóg kocha ponad granice zdrowego rozsądku, bo spodziewa się, że człowiek twardy niczym skała, albo wyschnięty jak droga, lub nawet niedostępny jak ciernie, wreszcie zatęskni za tym, by wydać plon. Dlatego dobrze słuchajmy i obserwujmy, co się dzieje wokół nas. Niech was Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.